Witajcie. Ten odcinek, ten filmik jest zainspirowany moimi odczuciami oglądania niektórych odcinków, filmików, Instastory na Instagramie. Na twarzy mam, wiadomo, taki podstawowy makijaż, w sensie bez oczu. Jak możecie zauważyć, bez brwi, gdyż właśnie na celu będę układać z wami brwi, bo to będzie mój pierwszy raz, więc raczej ten filmik nie będzie na poważnie. Za pomocą użycia mydła, takie Soap Brow. Więc do tego potrzebujemy mydło, szczoteczkę do rozczesywania. Dokładnie będą one usztywnione i układane. W każdym razie mydło powinno być bezbarwne. Ja mam takie i mam jeszcze arko winogronowe. Arko winogronowe jest, jak wszyscy wiedzą, fioletowe. Więc bałabym się, żebym później miała fioletowe jakieś szczątki mydła na brwi, więc wolę mieć siwe tudzież białe. Do pomalowania brwi jeszcze nie wiem, co użyję. Czy użyję kredkę, czy może użyję pomadę, bo akurat pogoda na to pozwala, aby użyć takie coś. Oczywiście pędzelek i korektor, aby wyrównać jakieś tam nierówności i aby tam podkreślić te brwi. I oczywiście, żeby użyć mydło, musimy je troszeczkę zwilżyć. Ja użyję do tego mgiełki z Bielendy, ale można, jak zauważyłam na tych Insta Stories, że dziewczyny używały fikserów, więc podejrzewam, że whatever. Co użyjecie, ważne, żeby zwilżyć troszkę mydło. Więc wydaje mi się, o matko bosko, co ja tu mam? Kłaki mi się zaplątały wokół mojego pięknego łańcuszka. Dobra, ważne. Nieważne. Ważne są teraz moje brwi. Co mogę powiedzieć ciekawego? Ciekawe to jest to, bo bardzo mnie to ciekawi, czy na moich brwiach to wyjdzie tak samo jak na brwiach tych dziewczyn, bo one miały naprawdę fajny sposób na te brwi. Fajnie to robiły. Przybliżę was trochę do swoich pięknych oczu. Nie mam nic na twarzy oprócz fluidu, odrobiny właśnie tego korektora, choć nie był w ogóle potrzebny, z tego co widzę. I te duo. O Boże, co się z nim stało? Okej, przykleiło się. Duo z Max Factora. Rozświetlacz i bronzer. Także tak, to mam na twarzy, nic więcej. Z wami chciałam zrobić te brwi, więc zaczynamy. W ogóle boję się, bo z tego co... No może zrobimy tak, że tą szczoteczkę zbliżę. Że te dziewczyny, jak rozczesywały te brwi, wydawało mi się, że one miały je poprzecinane, te kłaczki. Bo one były wszystkie równe. Nie wiem, to starczy. Ja nic nie wiem. Lustereczko. I leci. Tak ogólnie to mi się wydaje, że to bardziej... Nie, to nic nie robi. To jest chyba za mało wilgotne. Lecimy dalej, teraz na mydło. O, teraz ta. Teraz się nazbiera. Ja nie wiem, powiem wam szczerze, że ja pierwszy raz to robię dzisiaj i tak mnie natchniło dzisiaj rano, jak się tylko obudzi. O Jezu, teraz to mam za dużo chyba. Lecimy dalej. O, teraz tak, ale... Ej, albo ja mam za bardzo oporne te brwi. Jakoś z tym nie widzę, nie? O. Dobra.
na was trochę. Ogólnie tam dziewczyny miały tak, że te kłaki się tak do góry ustawiały. No mi się nic nie chce ustawić, ja mam chyba świński włos na tych brwiach. Wiecie co, z włosem okej, nie? O Boże, smazam. O, nie odkleiłam. O mój Boże, to wszystko chowało, ja teraz wszystko widzę. No. Ale to brzydko wygląda, oh no. Ale mi to okopiecze, ale to nic. Nie. Nie, to wygląda strasznie. Ja ze swojej strony mówię no. No. Nie podoba mi się to wcale. Zero. Ani ciut, ciut. Potrzebuję chwilę przerwy, aby to skorygować. Pomaluję sobie brwi i zaraz do was wrócę. Okej. Okay. Po krótkich przemyśleniach i prób poprawek powiem wam, że jeżeli macie zamiar dziś wyjść, to nie próbujcie tego tak przed wyjściem, bo to jest tragedia. To wszystko dookoła jest takie sztywne. Zobaczcie, to włosy się przyklejają normalnie. Nie, nie podoba mi się to w ogóle. O ja nie, to jest nie. Nie, ja jestem laik makijażowy i powiem wam, że tak, że chyba nie, nie. Chyba, że mam złe mydło. Ja nie wiem, patrzcie. O, o, tak powinno się robić. Oh my goodness. Dopiero zaczyna działać. Patrzcie po... W jakim czasie? Ile trwa filmik? 7 minut. Dziecko diabła. Nie wierzę, jak ja wyglądam. Podoba ci się taka? A mogę iść ze stóp? I nie ma stóp. Jest. Nie ma. Yes. Nie ma. Nie ma. Wszyscy cię będą widzieć. O ja. Okej, zbliżenie. Jeszcze taki odpowiedni makijaż. Właśnie w tych w ogóle barwach by się nadał. Czerwony. Wow! Ale czad! Nie wierzę, nie. Nie, 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 nie. To, ale co, ja bym tak miała sobie to uzupełnić te luki i tak wyjść? Boże, no! Dla mnie one wyglądają jakby właśnie były rozpierdzielone, a nie ułożone. Nie. Jestem za nie. Niestety. Jeżeli będę szukała pomysłu na makijaż gdzieś na Halloween albo na jakiś bal przybierańców, no to wtedy tak. A tak? Jezu, to jest wbrew naturze. Dobra. Dzięki za to, że ze mną byliście. Ja muszę wrócić, ułożyć sobie te biedne włoski. Wypić sobie kawkę poranną i tyle. Trzymajcie się ciepło. Pa!